Cześć moi drodzy, wielokrotnie prosiliście mnie, żebym wam pokazał jakąś walkę pomiędzy odrzutowcami. Niestety spełnić tą prośbę nie jest prosto, ponieważ starcia między tymi maszynami przeważnie są krótkie, no i mało efektowne, ale obecna sytuacja jest wyjątkiem. Lecę sobie jakiem 23 i przymierza się do ataku na mnie Horten. Zaraz zobaczycie, jak to się rozwinie. A tytułem wstępu. Sam byłem ciekaw wyniku tego starcia, ponieważ Horten 229, z tego co pamiętam, jak go maksowałem, jest pieruńsko-zwrotny. To jest takie istne zero pośród odrzutowców i nawet jak 23 może mieć z nim problemy. No to... Ach, nie zmniejszyłem upływu czasu. Lećmy. Natomiast słabością Hortena jest obrócz beczką. Jest wyjątkowo kiepski i w tym upatruje swoje szanse w razie jakby kręcenie się z nim nie przebiegało pomyślnie. Na wejście walki, proszę bardzo, robimy pionowe pętle i już Horten prawie że mnie wykręca. No to nie jest dobrze. Kolejne przejście. Miałem lekką okazję strzelecką, ale Horten przefrunął między pociskami. Niemniej widzę, że zabawa w pętle pionowe to się nie skończy dla mnie dobrze. Dlatego trzeba wykorzystać słabość Hortena, jaką jest ten kiepski roll rate, i wciągam go w Rolling Scissors. Tak, żeby go zmusić do używania lotek jak najwięcej. Horden ma tutaj jeszcze nade mną przewagę w tym manewrze, że może odpalić hamulec aerodynamiczny. Ja za to o wiele lepiej przyspieszę, jeżeli nasza prędkość zbyt mocno spadnie. No i proszę, pilot Hortena się zorientował, że w tej zabawie to on wcześniej czy później przegra i dlatego spuścił atak i próbuje uciec. Ale teraz ja mu siedzę na ogonie i moje lepsze przyspieszenie powinno dać mi przewagę w postaci dojścia Hortena. Co też się dzieje. Tutaj pilot Hortena się zorientował, że mu wchodzę na dupę i znów próbuję uciekać w pętlę pionową, tyle tylko, że ja mam okazję strzelecką i go tam chyba w silnik trafiłem. A tutaj go wyciągam do góry we wznoszące się nożyce, także znowu musi używać tych lotek i ten manewr nie kończy się dla niego niestety dobrze. Posiadam mu na ogon i trafiam znowu w silnik porządnie. A na jednym silniku Horten lata już bardzo kiepsko. Zresztą widzicie, że teraz w tych pętlach pionowych już tak sobie radośnie nie dokazuje. Tutaj mi się chyba amunicja skończyła, dlatego go nie atakowałem. Pilot Hortena się zorientował, że ma już grubo przerkichane i sam wyskoczył, nie dając mi okazji na dobicie go. A tutaj walka z perspektywy Hortena. Przy mijaniu czołówki zmuszam go, żeby obrócił się lotkami w którąś stronę i robię szybki zwrot w drugą. Przez co Horten nie ma najmniejszych szans mnie na czołówkę trafić. Ale na dużej prędkości dobrze wykorzystuje swoją zwrotność. No i prawie udaje mu się mnie dorwać. Tutaj kolejne przejście, tym razem już z użyciem lotek. Trochę się na nim posparczyło.
ale obrażeń nie dostał. To ja widziałem, że Horten wyjdzie na sytuację strzelecką, więc nurknąłem pod niego. W tym momencie już widziałem, że Horten jest w stanie dotrzymać kroku Jakowi 23 w kręceniu się przy użyciu steru wysokości, dlatego zaczynam manewr Ronin Scissors. Właściwie bardziej to są płaskie nożyce. A takie mieszane, trochę Ronin Scissors, trochę płaskie. Biedny Horten, kiedy jest zmuszony używać lotek, to jak widzicie nie jest w stanie za mną nadążyć. Dlatego też próbuje się oderwać od walki i zaatakować jakiś łatwiejszy cel. Ale ja mu nie odpuszczam. Trafiam go tym razem w prawe skrzydło i chyba po silniku w tym momencie też już trochę oberwał. No i proszę, jak biedaczek nie bardzo może użyć lotek, żeby nawrócić. A ja wychodzę na pozycję strzelecką i kolejne porządne trafienie, które wyłącza mu jeden z silników. Niestety brakuje mi amunicji, żeby go w tym momencie wykończyć, ale nie ma takiej potrzeby, bo pilot Hortena, no po prostu widząc, że stracił praktycznie całą energię i ma tylko jeden sprawny silnik, wychodzi po prostu z meczu. Mam nadzieję, że się Wam podobało i trzymajcie się do kolejnego nagrania. Cześć!